Według licznie przeprowadzanych badań oraz dostępnych statystyk wynika, że społeczeństwo starzeje się w zatrważającym tempie. Szacuje się, że jeszcze 15 lat temu osoby po 65 roku życia w Polsce stanowiły 14%. Teraz ten wskaźnik rośnie dwukrotnie. W 2013 roku podczas 21. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy po raz pierwszy orkiestra zagrała także dla seniorów. W tym roku po raz kolejny orkiestra 10 stycznia będzie zbierać pieniądze na zapewnienie godnej opieki medycznej seniorów. 10 stycznia między godziną 15 a godziną 16.30 zagospodarowujemy cały czas w bibliotece. Zapraszamy wszystkich seniorów. Podczas jaworzyńskiego finału nie zabraknie ciekawych propozycji skierowanych właśnie do seniorów. Wspaniałe wykłady lekarzy doktora Kotrysa, doktora Kotrysowej, doktora pani doktor Wardęgi Warwas. No i oczywiście pokażemy ruch, jako Uniwersytet Trzeciego Wieku pokażemy ruch, jak nas usprawnia i pokażemy taniec, że dzięki tańcowi jesteśmy bardziej pogodne. Zaangażowanie i działalność podejmowane przez UTW w Jaworznie pokazuje, że senior może być aktywny. Warto być aktywnym. Doświadczyliśmy to w Uniwersytecie Trzeciego Wieku, że jak ćwiczymy, mamy lepsze poczucie własnej wartości i poza tym chce nam się żyć. I to jest najważniejsze. Osiągnięcie pewnego wieku wcale nie oznacza stagnacji, a aktywność zdecydowanie wpływa na poprawę jakości życia. Chodzi o taką aktywność, która oznacza bycie w stałym, satysfakcjonującym i sensownym kontakcie ze światem i z otoczeniem, rozmowy z ludźmi, poczucie bycia przydatnym, poczucie bycia sprawczym, uczestniczenia w życiu, które toczy się wokół, no jest najważniejszym problemem u osoby, która zakończyła swoją zawodową aktywność, która, i to jest szczególnie trudna sytuacja, ma ograniczony kontakt ze swoją rodziną lub ta rodzina jest od niej oddalona. W czasie prelekcji seniorzy będą mogli wysłać m.in. lekarzy geriatrów, którzy skupią się nad schorzeniami osób w podeszłym wieku. Lekarz geriatra zajmuje się pacjentami po 60 roku życia, czyli ma bardzo dużą grupę pacjentów, ponieważ w zasadzie tylko wiek nam tutaj weryfikuje dobór pacjenta. Nie rodzaj schorzenia, bo to są schorzenia zarówno kardiologiczne, układu oddechowego, układ przewodu pokarmowego, schorzenia również ośrodkowego układu nerwowego, czasami nawet depresje, czy też schorzenia układu ruchu. Z tym wszystkim pacjent jak najbardziej do geriatry może się zwrócić. Zapraszamy wszystkich chętnych, a przede wszystkim jaworzyńskich seniorów na wykłady, które odbędą się 10 stycznia podczas jaworzyńskiego finału WOŚP w Bibliotece Miejskiej.